Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu opowiedział się za odłączeniem 12-letniego angielskiego chłopca od aparatury podtrzymującej jego życie. Rodzice walczą o życie swojego syna. 12-letni Archie Battersby na początku kwietnia doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Matka znalazła nieprzytomnego chłopca w domu. Przypuszcza, że syn brał udział w prowadzonym w mediach społecznościowych wyzwaniu, polegającym na jak najdłuższym odcięciu dopływu krwi do mózgu. Sprawa trafiła do sądu. Sędziowie, powołując się na przeprowadzone testy, wskazali na nieodwracalne uszkodzenie pnia mózgu. Tym samym uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie odłączenie chłopca od aparatury podtrzymującej jego życie i śmierć dziecka. Nikt nie powinien przez to przechodzić. Nie jesteśmy jedynymi rodzicami, którzy przez to przeszli. Mamy rodziców Charlie'ego Garda, przeszli przez ten okropny etap. Alfie Evans, Tafida Cape. Oczywiście Tafida wyleciała, ale i tak nie sądzę, by ktokolwiek zasługiwał na to, by przez to przechodzić. Coś musi się zmienić. Cała ta sprawa to znowu dyskryminacja, także wobec osób niepełnosprawnych. To po prostu haniebne. To naprawdę wstyd. Teraz Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił wniosek o dalsze podtrzymywanie przy życiu 12-letniego chłopca. Była to najprawdopodobniej ostatnia prawna możliwość zatrzymania odłączenia chłopca od aparatury podtrzymującej życie. Rodzice Archiego wyczerpali już wszystkie możliwe drogi w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości. Nie ma mowy, żebym zostawiła Archiego albo którekolwiek z moich dzieci, gdyby w tym szpitalnym łóżku było którejś z moich dzieci. Nie zostawiłabym ich. Myślę, że kiedy rodzic mówi, umrę za moje dzieci lub będę walczył o moje dzieci do samego końca, to jest dokładnie to, co ja zrobiłam. Rodzice chłopca walczą o to, by ich syn mógł godnie odejść w hospicjum. Przyszedł do tego szpitala na operację. Ten szpital go zawiódł, więc chciałabym, żeby wyszedł stąd tak szybko, jak to możliwe, naprawdę, i był w spokojnym hospicjum, żeby się pożegnał, żeby spędził czas ze swoją rodziną, niezakłócony hałasem i chaosem. Złożony wniosek nie miał na celu orzeczenie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, czy zaprzestanie podtrzymywania życia leży w najlepszym interesie Archiego, jak wcześniej rozstrzygały brytyjskie sądy, ale o uznanie jego praw na mocy ONZ-owskiej konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością.